sprawie zawartego pomiędzy gminą Resko a powiatem łobeckim porozumienia w sprawie realizacji zadania pod nazwą poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodółnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Witam przybyłych gości. Starostę powiatu łobeskiego panią Grażynę Karpowicz, przewodniczącego Rady Powiatu Łobeskiego pana Zygmunta Błaździewicza wraz z radnymi powiatowymi. Witamy. Burmistrza Reska pana Arkadiusza Czermińskiego. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Resku panią Renatę Kulik wraz z radnymi miejskimi. Sekretarz gminy Resko panią Danutę Mielcarek. Księdza proboszcza Mariana Kaptura. Oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Reska pana Arkadiusza Czermińskiego. Rozpoczęła i udanie się prawie już zakończyła. Jak widzimy, prawie to ostatnie prace są wykonywane. Nie widzę tylko tutaj tak zarządu dróg powiatowych, bo to niezbędny element był akurat tej całej układanki, ponieważ pogoda jest taką, jaką widzimy, więc nie będę przedłużał. Powiem tylko, że chyba jeszcze nie było tak wspólnej, dużej inwestycji w naszym powiecie, jeżeli się nie mylę, w szczególności drogowej, to w przybliżeniu w sumie to jest 6,5 miliona złotych. Nie wszyscy znają może Resko tak dokładnie jak my tu mieszkańcy. Tutaj są goście z całego powiatu. Kiedyś droga obecna tutaj, którą tu widzimy, Kołobrzeska i Bohaterów Warszawy w tamtym kierunku szły tutaj, tak jak jest po staremu, były o, gdzie jest tutaj obok tego ronda. Dzisiaj to jest przebudowane, jest to przejście bezpieczne dla naszych mieszkańców tutaj i na cmentarz. I oczywiście cały ruch tutaj główny będzie skierowany na ulicę Stodółną, która tam jest w tej chwili kończona. Widzimy prace ostatnie, prace asfaltowe na tej ulicy. Od jutra ma być, z tego co wiem, przejezdna. Dużej trudności, jeśli chodzi o strony technologicznej, wykonał to, praktycznie w tej chwili kończy. Cieszymy się, tym bardziej, że jest to nasz wykonawca i mogę tutaj Państwu, gościom w szczególności, powiedzieć, że mieszkańcy już wiedzą, że jak robi to ta firma, to będzie to zrobione dobrze. Będziemy z tego zadowoleni, bo mamy kilka inwestycji przez nich zrealizowane, które nam dobrze służą już od wielu lat. Także nie będę już przedłużał, pogoda jest jaka jest, raz świeci słońce, raz pada. Myślę, że będziemy mogli jeszcze sobie o tym porozmawiać więcej, jak się spotkamy po sesji powiatowej. Z tej strony dziękuję jeszcze raz wszystkim i za przybycie, i za pomoc w realizacji tej dla nas bardzo ważnej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią starostę Grażynę Karpowicz. Panie burmistrzu, szanowni państwo, radni miejscy w gminie Resko. W imieniu starosty, myślę, że całej Rady Powiatowej możemy uznać to za duży sukces, wspólne dzieło razem z gminą Resko. I faktycznie to pan burmistrz ma rację, jest to największa inwestycja wykonana w tak modelowym przykładzie współpracy. Cieszymy się, że na terenie powiatu łobeskiego przybywa kolejnych dróg, poprawia się infrastruktura drogowa. To świadczy o tym, że powiat się rozwija, a rozwój powiatu jest tutaj naszym celem wszystkich. I Rady Powiatu, i Rady Gminy. Także gratulacje pani burmistrzu, pani przewodnicząca. Inwestycja piękna, wykonana faktycznie w rekordowym tempie. Mam nadzieję, że też będziemy korzystać z usług tego waszego wykonawcy przy kolejnych inwestycjach drogowych, bo dzisiaj już nie jest bolączką zdobyć pieniądze. Bolączką jest wykonać inwestycje. Wiemy to z naszego podwórka, bo już 3 przetargi ogłaszaliśmy i mieliśmy problemy ze znalezieniem firmy budowlanej. Jeszcze raz gratulacje dla pana burmistrza, wykonawcy, radnych za tak wspaniałą inwestycję. Cieszymy się, gratulujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu księdza proboszcza Mariana Kaptura. Oddam głos wyższym instancjom, kochani, prosząc o błogosławieństwo, by to dzieło służyło nam wszystkim i każdy korzystając czynił to w sposób bezpieczny. Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Bóg w Trójcy Świętej jedyny pragnie, abyśmy różnymi drogami tego świata
pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie. Ostatecznym celem, Panie Jezu, Ty, obchodząc różne miejscowości, głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś chorych. Przechodź nadal naszymi drogami i pokrzepiaj nas swoim miłosierdziem. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie starostę powiatu łowieckiego, panią Grażynę Karpowicz, burmistrza Resta, pana Arkadiusza Czerwińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Łowieckiego. Dziękuję wszystkim za udział i zapraszam na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w Centrum Kultury Brest. Idziemy rondem. Zapraszamy. Idziemy po prostu na koniec.